Dziesiąta to Bartek Zaborski, 19 zagra Michał Kroma, 12 Maciej Wieczorek, 13 to Maciej Przed nami mecz rewanżowy Warta Poznań, LKS Rogowo. Wczorajszy mecz zwyciężyła drużyna LKS Rogowo 4-3. I to właśnie rogowska drużyna jest bliższa zdobycia brązowego medalu 82. Mistrzostw Polski na trawie. Ja tylko przypomnę Państwu strzelców bramek na 1-0 dla Warty Poznań. Maciej Walkowiak. Do remisu doprowadził Cyprian Antkowiak, na 2-1 wyprowadził rogowską drużynę Szymon Chyła, do remisu doprowadził Waldemar Rataj, na 3-2 Wartę wyprowadził Mateusz Grochalski, 3-3 Przemysław Bernard i decydującą bramkę strzelił dla LKS Rogowo Szymon Pilaczyński. Ja zapraszam Państwa do wysłuchania i oglądnięcia mini relacji z tego spotkania. Rogowo jesteśmy z wami!
Poznań 2-0. Kontaktową bramkę strzeliła Warta Poznań. LKS Rogowo, Warta Poznań 2-1. LKS Rogowo, Warta Poznań prowadzi LKS Rogowo 2-1. Rozpoczęła się druga kwarta meczu LKS Rogowo, Warta Poznań prowadzi LKS Rogowo 2-1.
Mama mówi! Wyrównującą bramkę strzeliła Warta Poznań. LKS Rogowo, Warta Poznań. 2-2. Wynik remisowy. 2-2. Na korzyść Rogowa na razie. Rozpoczęła się druga połowa meczu. LKS Rogowo, Warta Poznań. Wynik remisowy. 2-2. Trzecia bramka dla Warty Poznań i tym samym Warta wychodzi na prowadzenie. LKS Rogowo, Warta Poznań, 2-3. Brawo!
Rogowa. Rogowo stoi przed szansą wyrównania. Zobaczymy za momencik. Trzecia kwarta meczu LKS Rogowo, Warta Poznań. Prowadzi Warta Poznań 2-3. Rozpoczyna się czwarta decydująca kwarta meczu LKS Rogowo, Warta Poznań. Prowadzi Warta Poznań 2-3. W dwóch meczu wynik remisowy 6-6. Rozpoczęła się ostatnia kwarta meczu Warta Poznań, LKS Rogowo. Dla Warty Poznań i tym samym Warta prowadzi 4-2. Poznań 3-4. Krótki ruch dla LKS Rogowo. Miłość, Polek! Miłość, Polek!
Krótki róg dla rogowskiej drużyny. Rogowo przed szansą zdobycia bramki. Sekund do zakończenia spotkania. LKS Rogowo przegrywa z Wartą Poznań 3-4. Zakończyło się spotkanie LKS Rogowo, Warta Poznań, wygrała Warta Poznań 3-4. A że pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem w takim samym stanie, ale LKS Rogowo przed nami zagrywki karne, które wyłonił brązowego medalistę 82. Mistrzostw Polski w hokeju na trawie. Zagrywki karne rozpoczynają zawodnicy Warty Poznań. Przypomnę tylko, że zawodnik ma 8 sekund na wykonanie zagrywki karnej. Jest bramka. Obroniona. Prowadzi Warta 1-0. Zawodnik Warty Poznań wykonuje zagrywkę karną. Nie ma. Jest. Jest. Zawodnik LKS Rogowo. Thank you.
Rogowo przed szansą. Tak jest! Z Polski zostaje Warta Poznań po wygranym meczu w zagrywkach karnych z LKS-em Rogowo. A ja zapraszam Państwa na mecz o złoty medal pomiędzy Grunwaldem Poznań a Pomorzaninem Toruń. Rogowscy dziękują swoim zawodnikom, swojej drużynie za wspaniałą grę w finałach 82. Mistrzostw Polski w hokeju na trawie.